nami jest Krzysztof Białkowski. Mamy czwartek, 31 dzień sierpnia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A na początek ostrzeżenia IMGW przed ulewami i burzami dla południa i wschodnich krańców Polski. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do 6 rano. Uważajcie. Wczoraj ulewy przeszły m.in. przez Warszawę. Po kilku godzinach utrudnień zalany fragment trasy S8 w stolicy jest już przejezdny w obu kierunkach, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Słuchacze Radia Z przez całe popołudnie dzwonili do nas z apelem o omijanie tej drogi. Zalanie jej skutkowało paraliżem ruchu w stolicy. Masz dla nas informacje? Zadzwoń do Radia Z. Czerwony telefon 321-321-100. Komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce powołana przez sejmową większość. PiS mówi o osobach z pożądanym doświadczeniem, a opozycja o jawnej kpinie ze wszystkiego. 9 członków, wśród których są m.in. Sławomir Cęckiewicz czy Andrzej Zybertowicz, to dobry skład, przekonuje rzecznik partii Rafał Bochenek. Daje gwarancję tego, że ta komisja będzie pracowała dobrze, rzetelnie i w sposób wszechstronny. Ten wpływ rosyjskiej agentury na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego będzie mógł być wyjaśniony. Z tego można tylko kpić, więc myślę, że powinni być Polski i Polacy wdzięczni PiS-owi, że najpierw powołali komisję, a nie przedtem ogłosili raport. No, odpowiada wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Powołana komisja w najbliższych dniach ma się formalnie zebrać i ze swojego grona wybrać przewodniczącego. Na razie nie wiadomo, czy ktokolwiek jeszcze przed wyborami zostanie wezwany na przesłuchanie. Takie są wiadomości Radia Z. Nagana dla Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier, prezes PiS, został ukarany przez Sejmową Komisję Etyki Poselskiej najwyższą możliwą karą. To za wypowiedź w trakcie pikniku rodzinnego w Stawiskach, podczas którego nazwał Donalda Tuska, tu cytat, ryżem i wrogiem narodu. To było niegodne zachowanie lidera partii rządzącej, mówi członkini komisji Monika Falej z Lewicy. We własnym kraju mówienie o drugim polityku, który ma inne poglądy, dyskutuje na argumenty niejednokrotnie, może mocne, no ale nie jest wrogiem narodu, no absolutnie, no nie można tak o drugim liderze partii powiedzieć, że jest wrogiem i też odnosić się do jego czy koloru włosów. Absolutnie to niedopuszczalna sytuacja. Prezes PiS został ukarany zaocznie, bo na posiedzenie Sejmowej Komisji się nie stawił, a co więcej nie przedstawił żadnych wyjaśnień. A o tym, że język podczas kampanii wyborczej staje się agresywny, pisał w oświadczeniu Kongres Katoliczek i Katolików i apelował do polityków o szukanie porozumienia. Jego autorzy zwracają uwagę, że debatę publiczną zdominowały strategie, które doprowadzają do skrajnych podziałów między Polakami i odwołują się do lęków. Partie polityczne liczą, że dzięki temu uzyskają lepszy wynik, mówi Radiu Z Dominikanin ojciec Paweł Górzyński, który podpisał się pod apelem. Całość tej taktyki jest obliczona na podział. Podział, podział, jeszcze raz podział, bo z tego możemy uzyskać jak najwięcej punktów. Jest to bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. To, co się dzieje, prowadzi do dezintegracji społeczeństwa. Autorzy zwracają też uwagę, że Kościół powinien pozostać wolny od polityki i stać na straży jakości debaty publicznej. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Wybrane leki przeciwpadaczkowe, przeciwzakrzepowe, przeciwwirusowe, przeciwdepresyjne oraz niektóre antybiotyki czy leki stosowane w leczeniu nowotworów znalazły się na listach bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży, a także seniorów 65+. Obie pełne listy możecie już znaleźć na stronach resortu zdrowia, ale także na radioz.pl. Ruszyło śledztwo w sprawie fali zakażeń legionellą w Rzeszowie. Jak dowiedziało się Radio Z, postępowanie zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. To przestępstwo jest zagrożone karą do 12 lat więzienia. Jak mówi prokurator Arkadiusz Jarosz, w tej sprawie prowadzone są intensywne czynności procesowe. Zwrócono się do szeregu podmiotów i organów, które kompetencyjnie odpowiedzialne są za administrowanie sieci wodociągowej. To jest prezydenta miasta Rzeszowa, wojewody podkarpackiego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Realizowane są czynności związane z przesłuchaniem tych osób. Celem tych działań jest przede wszystkim ustalenie przyczyn powstania zagrożenia. Śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. W ciągu minionych 2 tygodni w Rzeszowie zmarło 16 osób zakażonych legionellą. 155 jest leczonych w szpitalach. O tym powinieneś wiedzieć. Wyjaśnieniem śmierci 28-letniego obywatela Norwegii po interwencji policji we Wrocławiu mają zająć się śledczy spoza miasta. Z uwagi na udział w sprawie funkcjonariuszy, prokuratura okręgowa we Wrocławiu przekazała taki wniosek do prokuratury regionalnej. Jak przekazała reporterce Radia Z, rzecz
rzecznik prokuratury okręgowej. To standardowa procedura po wykonaniu pierwszych czynności. 28-latek zmarł w nocy z piątku na sobotę. Miał być pod wpływem narkotyków. Policja użyła siły i kajdanek, a mężczyzna stracił przytomność po podaniu środków uspokajających przez ratowników medycznych. Według policji wstępna kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Funkcjonariusze nie mieli kamerek na mundurach. Śledczy mają wstępne wyniki sekcji zwłok, ale nie wypowiadają się na temat przyczyn śmierci, dopóki nie zostanie wyznaczona prokuratura, która będzie prowadzić to śledztwo dalej. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z. Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach. Wszystko, co istotne. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nie wyklucza misji ewakuacyjnej z Gabonu, gdzie doszło do wojskowego zamachu stanu. Borrell przyznał, że w Brukseli pracuje już sztab kryzysowy, który zajmuje się sytuacją w tym kraju. Postąpimy w przypadku Gabonu tak samo jak w przypadku Nigru czy każdego innego kraju, w którym nasi obywatele potrzebują pomocy, zapewnił szef unijnej dyplomacji. W środę rano wojskowi w Gabonie poinformowali, że dotychczasowy prezydent jest w areszcie domowym. Wieczorem junta ogłosiła za pośrednictwem państwowej telewizji, że tymczasowym przywódcą kraju został jeden z generałów. A nasze MSZ wydało komunikat, w którym ze względu na napiętą sytuację polityczną i zagrożenie bezpieczeństwa odradza w najbliższym czasie podróże do Gabonu. Polakom przebywającym obecnie w tym kraju resort spraw zagranicznych rekomenduje kontakt pod numerem telefonu 244 943 104 089. Powtórzę, 244 943 104 089. Ten numer jest dostępny także na WhatsApp, podało MSZ w mediach społecznościowych. To ci się przyda. W Gliwicach pojawiła się niewidzialna ręka. Jak mówią mieszkańcy, pod osłoną nocy postawiła tabliczki, a na nich hasła szanuj Jerzę, zakazywania zabawy dzieciom czy biegaj boso. Zdaniem niektórych mieszkańców to sygnał dla administratorów, by oddali przestrzeń wokół budynku ludziom. Żeby nie były w nocy robione, to by było wszystko okej. A tak to budzili ludzi. No. Na pewno zwracają uwagę, bardzo mi się podobają, natomiast widzę już, że te fajne tabliczki zostały znowu zastąpione niektóre tymi zakazowymi, więc to już jest poważna sprawa. Tak, poważna sprawa. Są osoby, którym gdzieś tam to wadzi, że tak powiem. I żeby dzieci nie grały w piłkę i najlepiej, żeby było wszystko takie pod linijkę, że tak powiem. Teraz to już wszystko w wiadomościach Radia Z to pierwsze. Między innymi Niemcy, które zmagają się z rosnącym w szybkim tempie napływem uchodźców. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.